Szanowni Państwo, minęła godzina 10. Pozwolę sobie otworzyć obrady trzeciej sesji Rady Powiatu Przeworskiego 6 kadencji. Informuję, że obrady Rady Powiatu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Bardzo serdecznie witam dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorów szkół, naczelników wydziałów. Witam serdecznie panią skarbnik, pana sekretarza i oczywiście pana starostę. Witam wszystkich obecnych państwa radnych, na 19 radnych obecnych na dzisiejszych obradach jest 15. Zatem podejmowane uchwały będą mieć moc, będą prawomocne. Otrzymali Państwo również porządek dzisiejszej sesji. Czy do porządku są uwagi? Pan starosta. Tak, tak. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Chciałbym wprowadzić do porządku obrad następujące uchwały. Jako 10 byłoby to podjęcie uchwały w sprawie desygnowania na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W punkcie 11 proponowałbym uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Przeworskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa Porządku. W 12 punkcie proponowałbym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim i wyrażenie zgody na jego realizację. W punkcie 13 proponowałbym podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2018. Jest to uchwała taka czyszcząca. W punkcie 14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/50/15 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Jest to związane z tym, że Rada Miejska Miasta Przeworska podjęła uchwałę o wytypowaniu swojego przedstawiciela do prac w Radzie Społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Szanowni Państwo, dodatkowe projekty uchwał proponuję wprowadzić po punkcie 9 porządku dzisiejszej sesji, czyli po uchwale w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystąpienia weksla in blanco. I tak. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby w punkcie 10 wprowadzić projekt uchwały w sprawie desygnowania na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich? Wypadałoby przegłosować oddzielnie każdy punkt. Nie wiem, czy Państwo radni uważają, że będziemy poszczególne punkty, tym bardziej, że jest imienne głosowanie. Czy wszystkie razem punkty przegłosujemy jednym imiennym głosowaniem do porządku dzisiejszej sesji? Bardzo proszę, pan starosta. Panie Przewodniczący, ja proponuję jednak głosować pakietem. Nie są to uchwały, które budzą jakiekolwiek kontrowersje. Tutaj Rada będzie decydować o tym, kogo będzie desygnować do Związku Powiatów Polskich, czy później do prac w Komisji Bezpieczeństwa, więc myślę, że to by było rozsądnie. Minęlibyśmy pewne procedury w ten sposób. Czy są jakieś inne uwagi, propozycje? Nie widzę.
Zatem proponuję, aby w punkcie 10 wprowadzić projekt uchwały w sprawie desygnowania na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W punkcie 11 podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Przeworskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W 12 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego aktywizacja osób powyżej 29 roku życia. W 13 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2018. W 14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. W 15 mielibyśmy interpretacje i zapytania radnych, w 16 wnioski i oświadczenia, w 17 zakończenie sesji. Będziemy porządek dzisiejszej sesji, przegłosujemy imiennie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie głosowania. Przystępujemy do głosowania. Krzysztof Bartuś. Bukowski Wiesław. Jestem za. Bukowa Jedynak Agnieszka. Jestem za. Doskocz Zdzisław. Jestem za. Fujarowicz Marcin. Za. Kierepka Jacek. Za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Sebzda Bogdan. Za. Urban Bogusław. Jestem za. Więcław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za. Wszyscy za. 15 za. Czyli za proponowanym porządkiem dzisiejszej sesji głosowało 15 radnych i 15 było za. Porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. W punkcie 4 mamy przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Powiatu Przeworskiego. Protokół był do wglądu w Biurze Obsługi Rady. Czy są uwagi? Również protokół z drugiej sesji Rady Powiatu. Przegłosujemy imiennie. Bardzo proszę. Krzysztof Bartuś. Bukowski Wiesław. Za. Bukowa Jedynak Agnieszka. Za. Doskocz Zdzisław. Za. Fujarowicz Marcin. Jestem za. Kierepka Jacek. Za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Sebzda Bogdan. Za. Urban Bogusław. Jestem za. Wiesław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za. Również stwierdzam, że protokół z drugiej sesji Rady Powiatu Przeworskiego został przyjęty jednogłośnie. W punkcie 5 mamy sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego. Bardzo proszę pana wicestarostę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarząd w okresie międzysesyjnym pracował na 4 posiedzeniach i tak w dniu 4 grudnia zarząd przyjął protokół numer 36 przez 18 z posiedzenia w dniu 30 listopada 2018 roku oraz protokół 37 przez 18 z drugiego posiedzenia zarządu w dniu 30 listopada 2018 roku. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 77 przez 38 przez 18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2018. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Przeworskiego. I tak, w sprawie przyjęcia od wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych
2019 roku w sprawie zmiany w uchwale Rady Powiatu Przeworskiego nr 27/200/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki z PFRON. Następnie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora SPZOS w Przeworsku oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2018. Zarząd powiatu przeworskiego uzupełnił zapis w uchwale nr 76/37/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku poprzez dodanie w paragrafie 1 uchwały sformułowania w związku z uzyskaniem uprawnień do emerytury. To były tematy, którymi zarząd zajmował się na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 roku. Następnie Zarząd Powiatu Przeworskiego w dniu 11 grudnia 2018 roku zajmował się następującymi tematami. Zarząd Powiatu przyjął protokół nr 38/18 z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2018 roku. Zarząd Powiatu podjął uchwały nr 78/39/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2018. Nr 79/39/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku. Zarząd Powiatu Przeworskiego pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystawienia weksla in blanco, w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystawienia weksla in blanco. Tutaj chodzi o tematy związane ze scaleniami. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Przeworsku. Następnie Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo pana Jana Szczygielskiego zamieszkałego w Zarzecze dotyczącego kupna działki o powierzchni 11 arów. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem wójta gminy Adamówka oraz pismem burmistrza miasta i gminy Sieniawa w sprawie utworzenia punktu dyżurnego pogotowia ratunkowego w wyżej wymienionych miejscowościach. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem pracowników systemu ratownictwa medycznego w Przeworsku w sprawie objęcia patronatem nowego dysponenta ratownictwa medycznego. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Sieniawskiej. Zarząd zapoznał się z pismem ministra środowiska w sprawie rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającej, że uchwały Rady Powiatu Przeworskiego nie naruszają prawa oraz że postępowanie nadzorcze zostało umorzone. Następnie zarząd zapoznał się z pismem Geokart International spółka z o.o. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył ofertę transmitowania obrad przez Twoja TV Grupa Medialna i upoważnił starostę powiatu do zawarcia umowy z tymże podmiotem. Zarząd zapoznał się z pismem wójta gminy Zarzecze w sprawie poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi nr P161-7R Kańczuga-Jarosław. Kolejnym tematem Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem planów finansowych na rok 2009 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Zapoznał się również z pismem prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na organizację pracy pedagogicznej oraz objęcie formą nauczania indywidualnego uczennicy klasy drugiej technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Tutaj jest imię i nazwisko osoby. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku w sprawie przesunięcia środków na zakup 15 jednostek komputerów. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 2018 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem burmistrza miasta i gminy Kańczuga dotyczącym wspólnej realizacji chodników i wniósł o pilne złożenie w formie pisemnej wyjaśnień przez dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem pełniącego obowiązki dyrektora muzeum w sprawie przesunięcia środków na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynku oficyny. Zarząd powiatu zapoznał się z projektem planów finansowych na rok 2019 Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku. Zarząd powiatu zapoznał się z informacją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zarząd powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych godzin nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej liceum ogólnokształcącego. Zarząd powiatu wyraził zgodę na wynajęcie sali konferencyjnej dla pani Agnieszki Szular na spotkanie karnawałowe młodzieży trzeciego gimnazjum w Przeworsku. Zarząd powiatu wyraził zgodę na udostępnienie sali konferencyjnej dla parafialnego oddziału akcji katolickiej celem zorganizowania parafialnego spotkania okładkowego. Zarząd powiatu wyraził zgodę na wstąpienie w rolę realizatora programu wyrównywania różnic między regionami 3. Zarząd ustala nabór wniosków dla projektodawców z terenu powiatu przeworskiego uprawnionych do składania wniosków z obszarów B, C, D i G. Program do dnia 8 luty 2019. I kolejne posiedzenie w dniu 13 grudnia. Zarząd zebrał się również w pełnym składzie. Zarząd powiatu przeworskiego przyjął protokół nr 39 przez 18 z 11 grudnia 2018 roku. Zarząd powiatu podjął uchwałę nr 80 przez 40 przez 18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przeworsku. I kolejne posiedzenie z dnia 18 grudnia, na którym zarząd obradował również w pełnym składzie. Zarząd powiatu przyjął protokół nr 40 przez 18 z posiedzenia w dniu 13 grudnia 2018 roku. Zarząd powiatu podjął uchwały nr 81 przez 41 przez 18 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego nr 80 przez 40 przez 18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZO w Przeworsku. Zarząd powiatu podjął uchwałę nr 82 przez 41 przez 18 w sprawie zmiany uchwały nr 6 przez 5 przez 2007 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania częściowych dopłat doczesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat przeworski. Zarząd powiatu podjął uchwałę nr 83 przez 41 przez 18 w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2018. Zarząd powiatu przeworskiego pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Przeworskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa Porządku, w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. Zarząd powiatu zapoznał się z projektem planów finansowych na rok 2019 Zespołu Szkół w Sieniawie. Zarząd powiatu zapoznał się z projektem planów finansowych na rok 2019 Muzeum w Przeworsku. Zarząd powiatu zapoznał się z projektem planów finansowych na rok 2019 Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej, Dynowie, Rakszawie, Przeworsku oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Zarząd powiatu zapoznał się z projektem planów finansowych na rok 2019 Zespołu Szkół w Kańczudze. Zarząd powiatu zapoznał się z projektem planów finansowych na rok 2019 Zespołu Szkół w Zarzeczu. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem plebiscyt osobowości roku 2018. Zarząd powiatu zapoznał się z pismem prezesa Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd powiatu zapoznał się z wyjaśnieniami dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku w sprawie inwestycji drogowych w gminie Kańczuga. To były wszystkie cztery pełne posiedzenia Zarządu Powiatu Przeworskiego. Informuję tylko, że dzisiaj jest również, trwa z przerwą na posiedzenie sesyjne, trwa posiedzenie zarządu, które zakończymy po dzisiejszej sesji. Także dziękuję bardzo. Odczytaj, co było podjęte dzisiaj. Do tej pory, co podjęliśmy. Tak. To notatki coś są. Ewa, ty masz to, co podjęliśmy do tej pory? Jeszcze
to, co podjęliśmy na zarządzie. Tak, projekty uchwał Rady Powiatów, czy nie masz zapisanej? Uchwały zarządu. No. To jest w sprawie od zarządu. To było w sprawie? W budżecie. Szanowni Państwo, ja przepraszam, że ale dzisiaj już częściowo podjęliśmy uchwały zarządu. Jeszcze je nie przedstawiałem, dlatego że tak jak powiedziałem, zarząd jest w trakcie obrad, czyli mamy w tej chwili przerwę, ale już mogę poinformować, że zostały podjęte trzy uchwały dotyczące ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOS, zmiany w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2018, dotyczy to zmian tak zwanych, jak to pani skarbnik nazywa, czyszczących, oraz uchwały w sprawie przystąpienia do programu 29+, to jest program dotyczący osób bezrobotnych. Dziękuję. Dziękuję panu wicestaroście. Czy państwo radni mają pytania? Nie widzę pytań. Zatem przechodzimy do punktu piątego dzisiejszego porządku, przepraszam, szóstego porządku. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu przeworskiego na lata 2019-30. Bardzo proszę o opinię komisji rewizyjnej. Obradowała dwa razy, w dniu 18 grudnia oraz dzisiaj. Przedmiotem posiedzenia były głównie sprawy związane z budżetem Rady Powiatu na rok 2019 oraz uchwała budżetową wieloletnią prognozę finansową powiatu przeworskiego na lata 2019-2030. Jeśli chodzi o prognozę, wieloletnią prognozę finansową, komisja pozytywnie zaopiniowała pierwotną uchwałę oraz tą z autopoprawkami, które są w dniu dzisiejszym przedstawione tutaj w Radzie. W dniu dzisiejszym komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu przeworskiego na lata 2019-2030. Tutaj o opinię jeszcze proszę panią skarbnik, kilka słów powie. Proszę pani skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ja może na wstępie przeczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uchwałą numer 12/32/2018 roku z 19 grudnia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu przeworskiego na lata 2019-2030. Skład orzekający w osobach Iwona Szymańska, przewodniczący, Urszula Pisarska, członek, Krzysztof Wacek, członek. Po rozpatrzeniu projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu przeworskiego na lata 2019-2030 postanawia zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu przeworskiego na lata 2019-2030 pozytywnie. Państwo mają opinię, więc chyba nie będę czytać poszczególnych całej opinii. Dodam tylko tak, że w stosunku do projektu zmiana nastąpiła w związku ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, a dotyczy weksli, uchwał w sprawie weksli, które podejmowaliśmy na wcześniejszej sesji i dzisiaj, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawy te mają być ujęte wieloletnie w wykazie przedsięwzięć. W związku z tym państwo mają wykaz przedsięwzięć i ujęte są to te scalenia gruntów, ujęte są w pozycji 1.1.4 na kwotę 11 691 740 i zagospodarowanie poscaleniowe w pozycji 1.1.2.3 na kwotę 29 229 365. Zmiany te, które są później wprowadzane w budżecie,
są wprowadzane po dochodach i po wydatkach, więc one nie mają wpływ ani na nasze wskaźniki, ani na wynik finansowy. Dodam jeszcze, że ważna jest nadwyżka budżetowa i my na przykład w roku 2019 mamy nadwyżkę budżetową, to jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami. Mamy w wysokości 6 847 846 złotych 61 groszy. Nadwyżka ta świadczy o dobrej kondycji powiatu, ponieważ z nadwyżki jesteśmy w stanie sfinansować spłatę kredytów, a także zaciągnąć, no, przeznaczyć środki na inwestycje. Jak Państwo zobaczyli też na ostatniej stronie opinii, gdzie są wypisane nasze wskaźniki, które świadczą o kondycji powiatu, to mamy różnicę prawie 2-3% nad kwotą, którą spłacamy, a maksymalnym wskaźnikiem, na przykład w roku 2019 my spłacamy 5,6%, a możemy 8,93%. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Szanowni Państwo. W dniu 19 grudnia zebrały się połączone komisje, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Komisja Gospodarki i Rolnictwa. Ja miałem zaszczyt przewodniczyć tym komisjom. Na zadawane pytania i w sprawie wieloletniej uchwały finansowej, prognozy wieloletniej uchwały finansowej na lata 2019-2030 szczegółowo omawiała pani skarbnik te sprawy, omówiła, jak również pan wicestarosta. I komisja głosowała, komisje po prostu oddzielnie, każda komisja głosowała poszczególne uchwały. I tak uchwała o wieloletniej prognozie finansowej powiatu przeworskiego została zaopiniowana pozytywnie, jednogłośnie przez wszystkie komisje. Tak jak zaznaczyłem, każda z komisji oddzielnie głosowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Będzie to uchwała numer 3/20/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Przeworskiego na lata 2019-2013. Bardzo proszę wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie imiennego głosowania. Przystępujemy do głosowania. Krzysztof Bartuś. Kotowski Wiesław. Za. Bukowa Jedynak Agnieszka. Za. Doskocz Zdzisław. Za. Ujarowicz Marcin. Za. Kierepka Jacek. Za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Za. Sebzda Bogdan. Za. Syk Tomasz. Za. Urban Bogusław. Jestem za. Więcław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za. Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 na w tej chwili 16 radnych zagłosowało 16. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie 7 mamy podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019. Bardzo proszę pana. Komisja rewizyjna również na tych obydwu posiedzeniach uchwała się uchwałą budżetową na rok 2019. W dniu dzisiejszym zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Jest to pozytywna opinia.
komisja wydała opinię, jeśli chodzi o uchwałę budżetową, jednomyślnie za, jakby pozytywną. I dzisiejsze zmiany, które również zaistniały w związku z autopoprawkami, również zostały zaopiniowane pozytywnie. No, kilka słów, jeśli chodzi o budżet na przyszły rok i opinię, tutaj może też pani skarbnik o się wypowie. Także proszę o głos, panią skarbnik. Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ja tak jak poprzednio na wstępie podam dane dotyczące opinii, więc tak, uchwała nr 12/36/19 grudnia 2018 roku składu orzekającego Regionalnej Izby w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu przeworskiego na 2019 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach Iwona Szymańska, przewodniczący, Urszula Pisarska, członek, Krzysztof Wacek, członek. Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej powiatu przeworskiego na rok 2019 opiniuje wyżej wymieniony projekt na rok 2019 pozytywnie. I w uzasadnieniu są opisane, z czego składa się projekt. No i jest kilka uwag, które właśnie główny w punkcie czwartym w związku z zaciągnięciem uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań z weksel zabezpieczającym wykonanie zadań związanych ze scalaniem gruntów. W planie wydatków należy zaplanować wydatki na ten cel w łącznej kwoty 24 774 382. My tutaj zmiany są ujęte, z tym, że są ujęte już te dwie uchwały, które będą podejmowane dzisiaj na łączną kwotę. I są to środki po dochodach i po wydatkach, ponieważ będzie podpisana jeszcze umowa do końca roku. W związku z tym wprowadzenie tych zmian praktycznie nie rodzi też, tak jak wcześniej wspomniałam, żadnych skutków dla budżetu. W sumie dochody są zwiększone o 1 547 090 zł. Dochody bieżące 1 447 090 zł i dochody majątkowe 100 tysięcy. No to pierwsza to są scalenia gruntów, drugie to jest zagospodarowanie poscaleniowe i podobne kwoty są w wydatkach. I w związku z tym, że dochody bieżące były zwiększone o 1 447 090 groszy, zmienia się nam już wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe, ponieważ ona jest minimum 0,5% wydatków bieżących, minus wynagrodzenia i pochodne i minus obsługa długu. W związku z tym rezerwa celowa została zwiększona o kwotę 6 008 zł, a rezerwa ogólna zmniejszona o taką samą kwotę. W sumie w budżecie jest, w tabelce jest jednokwotowo, to nic nie zmieniło jako całościowo. Jeszcze w paragrafie 10 zostały zwiększone dotacje o kwotę 15 tysięcy w związku z przeznaczeniem dotacji na fundusz celowy 15 tysięcy, które nie zostały uwzględnione wcześniej w tabeli numer 7 na stronie 42. I na stronie 28 jest zmiana nazwy rozdziałów. 854-15 był wpisany, są to stypendia dla uczniów socjalnych. U nas zaplanowane jest jako stypendia motywacyjne, w związku z tym jest rozdział 854-16. Ale to chyba tak jak zwyczajowo państwo jednolity budżet otrzymają po uchwaleniu. Dziękuję. Jak są pytania, to proszę. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Szanowni państwo, również na posiedzeniach komisji wspólnych w dniu 19 grudnia pani skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, zarówno działami, rozdziałami, jak i paragrafami. I tutaj na zadawane pytania szczegółowe informacje zostały nam udzielone i komisje, wszystkie komisje,
oczywiście oddzielnie każda głosowała nad projektem tejże uchwały i wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2019 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan starosta. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, pani radna i panowie radni, pozwolę sobie kilka słów na temat budżetu powiedzieć. Dosłownie kilka, bo budżet został opracowany przez poprzedni zarząd. Część z radnych pracowała w obecnej kadencji nad tym budżetem. Procedura rozpoczęła się dzień przed wyborami 19 listopada. Poszczególne komisje miały okazję zapoznać się z budżetem. Nikt nie wnosił żadnych uwag. Wniosek z tego jest bardzo prosty, że budżet jest do zaakceptowania. Takie samo stanowisko było zarządu powiatu przeworskiego, żeby budżet akceptować w tej formie, który jest, ponieważ on jest dobrze zrobiony. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że na pewno będą czekać nas pewne wezwania. Ustaliliśmy na zarządzie, że w styczniu zaczniemy poszczególne segmenty budżetu analizować jeszcze raz, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli szukać oszczędności. Nie ma co tutaj ukrywać. Braki w SPZOS rosną. Nie wiemy, jak się to skończy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej wymieniono kwotę 3,5 miliona złotych, a dojdą dalsze zobowiązania wynikające tutaj z wypłat między innymi z spraw socjalnych, czasów pod gruszem i tak dalej. Drugim tematem, który nas będzie na pewno bardzo bolał, to będą drogi. Z tego względu, że aspiracje społeczeństwa są bardzo duże w tym temacie, a środki, które przeznaczamy, no, dla jednych są to wystarczające, dla tych, którzy mają aspiracje, nie są wystarczające. Brakuje tam środków związanych na inwestycje związane z projektami unijnymi. Tam jest chyba kwota tylko 800 ileś tysięcy zaplanowana, a uważam, że to powinna być kwota znacząco wyższa i trzeba będzie poszukiwać tychże środków. To są dwa aspekty, na które chciałbym zwrócić uwagę. Zadłużenie jest w granicach 20 milionów, 19 milionów 700. Na spłatę idzie prawie 4 miliony złotych. Tendencja później będzie spadkowa, ale niemniej jednak musimy te określone kwoty wydawać. Ja zwracam uwagę tylko na te najważniejsze aspekty. Ja będę głosował za przyjęciem tego budżetu, ale też sygnalizuję Państwu, jakie będą problemy i będziemy musieli po prostu wspólnie je rozwiązywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Czy są uwagi? Bardzo proszę. Panie starosto, panowie radni, szanowni goście, nie było mi dane pracować nad budżetem w komisjach, które opiniowały budżet ze względu na to, że nie zostałem wybrany do komisji, ale dokonałem sobie osobiście analizy budżetu i mówiąc żargonem młodzieżowym można by powiedzieć według mnie, że budżet jest wypasiony, ponieważ o tym świadczy nadwyżka budżetowa 700 tysięcy złotych, która będzie mogła być jeszcze powiększona już o pewne pieniądze, które nie będą wykorzystane. Taką pozycją jest kwota 200 tysięcy złotych na zakup karetki. Pan starosta, członkowie Rady Społecznej uczestniczyli w posiedzeniu tydzień temu i nie usłyszeliśmy ani słowa o zakupie karetki, a taka pozycja jest w budżecie. Czyli najprawdopodobniej ta kwota zwiększy rezerwę ogólną. Również, ja tam pomyliłem nadwyżkę budżetową z rezerwą ogólną. Również jest kwota założona 160 tysięcy na zakup urządzeń do monitorowania sesji i głosowania. Już dziś wiemy, że zarząd wybrał korzystniejszą ofertę według zasady, że nie trzeba budować browaru, żeby się napić piwa i będzie to o wiele korzystniejsza i zostanie też kwota ponad 100 tysięcy złotych. Najprawdopodobniej nie przejdą wszystkie projekty, które są złożone o środki unijne, gdyż są w trakcie opiniowania, czy są na listach rezerwowych i też mogą wystąpić dodatkowe środki. Dlatego też
pozwolę sobie zgłosić pilne potrzeby, które znam osobiście, dotyczące Zespołu Szkół Rolniczych imieniem Wincentego Witosa w Zarzeczu. Dotyczy to niezrealizowanego w roku bieżącym zadania modernizacja kotłowni. To zadanie miało być realizowane, została opracowana tylko dokumentacja. Kotłownia znajduje się w złym stanie technicznym, wymaga nakładów około 100 tysięcy złotych. Mam rozpoznanie, gdyż jako gmina korzystaliśmy również z ciepła i tu w tym zakresie współdziałaliśmy. Drugie zadanie to jest rozpoczęta modernizacja placów, gdzie jest trelinka ponad 50-letnia. Place są trudne nawet do przejazdu i część robót zostało wykonanych, ale jest to w granicach 1/4. Do wykonania są dalsze place i dwie drogi łączące internat ze szkołą i salę gimnastyczną z drogą powiatową. Również szkoła jest ogrodzona, a głównie internat, ogrodzeniem wykonanym ponad 40 lat temu. Kiedyś było to efektowne. W tej chwili jest to najstarsze ogrodzenie w Zarzeczu, a zarazem i najbrzydsze. I należałoby wymienić takie działania, miały być podjęte w poprzednim okresie, nie udało się tego zrealizować. Dlatego prosiłbym o uwzględnienie w ramach tych możliwości, jakie już się nasuwają, oszczędności budżetowych tych zadań, gdyż jeżeli zaplanujemy je za późno, to na pewno je nie zrealizujemy, gdyż obecnie trzeba przeprowadzić procedurę wyłaniania wykonawców. Również pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeden zapis. Dotyczy on współdziałania z gminami w zakresie utrzymania dróg. Historia tego powiatu zna negatywne przykłady współpracy z gminami i pozytywne. Tym pozytywnym przykładem, jako były wójt gminy, mogę ocenić podział środków na poszczególne gminy, czyli danie możliwości gminom współfinansowania minimum 50% i wyboru zadania. Każda z gmin w tym roku otrzymała 200 tysięcy złotych. Każda z gmin wykorzystała ten limit, dokładając więcej jak 200 tysięcy złotych i ku zadowoleniu mieszkańców każda z gmin dokonała wyboru zadania. Proponowałbym, żeby również tą politykę utrzymać w roku przyszłym, gdyż jest kwota zbliżona 1 800 000 prawie, 9 jednostek administracyjnych i podzielić tą kwotę po 200 000 zł i żeby gminy mogły zaplanować jeszcze udział własnych środków. Niektóre to już uczyniły. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem tego budżetu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pani skarbnik. Ja tylko chcę dodać do tego, co pan radny powiedział, że na kotłownię w Zespole Szkół Rolniczych, w Zespole Szkół Zarzeczu w 2017 było zaplanowane 91 tysięcy, w 2018 też jest 91 tysięcy i są niewykorzystane. Dodam też, że na remonty w szkołach 127 tysięcy było zaplanowane. Jeżeli szkoła widzi potrzebę, wraca się do zarządu i jest realizowana, też kwota ta została niewykorzystana. Także nie, dziękuję. Dziękuję. Można? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący i państwo radni. Panie wójcie, przepraszam, jeszcze się tak zwrócę grzecznościowo, ale cieszę się bardzo, że ta współpraca między starostą a gminami dotyczące inwestycji drogowych się tak układała. Ja jestem za, jestem skłonny, żeby tę współpracę rozszerzyć zdecydowanie, bo ona jest bardzo korzystna dla powiatu przeworskiego. Odbyło się spotkanie z terenu powiatu przeworskiego wójtów. Uzgodniliśmy, że współpracę będziemy kontynuować i wręcz padła tam deklaracja o rozszerzeniu jej. Dlatego ja tutaj już sygnalizowałem, że będziemy musieli szukać środków finansowych, żeby tą współpracę jak najbardziej rozszerzyć. Jak to będzie, w jakiej formie, to dopiero zostanie ustalone. No, dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, żeby tą współpracę rozszerzyć, to muszą być też i środki w gminach znaleźć się, których też nie ma.
ale to już do dyskusji w innym gronie. Szanowni Państwo, są jeszcze pytania? Nie widzę, zatem przegłosujemy imiennie najważniejszą uchwałę na rok 2019, jaki jest uchwała budżetowa, gdzie budżet łącznie powinien zamknąć się kwotą 77 872 390 zł. Szanowni Państwo, będzie to uchwała numer 3/21/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku. Uchwała budżetowa na rok 2019. Bardzo proszę o przeprowadzenie imiennego głosowania. Wiceprzewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Krzysztof Bartuś. Jestem za. Bukowski Wiesław. Za. Bukowa Jedynaga Agnieszka. Za. Doskocz Zdzisław. Jestem za. Fujarowicz Marcin. Za. Kierepka Jacek. Jestem za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Serdzda Bogdan. Za. Syk Tomasz. Za. Urban Bogusław. Za. Więcław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za. Za podjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok głosowało 16 radnych, 16 było za, czyli stwierdzam, że uchwała budżetowa na rok 2019 została przyjęta jednogłośnie i to cieszy. Teraz mądrość zarządu, mądrość Rady Powiatu polegać będzie na tym, aby te środki maksymalnie spożytkować. W punkcie następnym mamy w ósmym punkcie mamy podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystawienia weksla in blanco. Dotyczy to dwóch miejscowości. No najpierw proponuję, aby pod numerem 3/22/18 prowadzić zalanie gruntów wsi Maćkówka na kwotę 5 338 060 zł. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 grudnia pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystawienia weksla in blanco. Dotyczy to scelenia gruntów wsi Maćkówka gminy Zarzecze. Ja przy okazji podam też opinię do drugiej uchwały, która jest w kolejności w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystawienia weksla in blanco. I to jest dotyczy scelenia gruntów wsi Siennik gmina Zarzecze. W obydwu przypadkach komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bardzo proszę pana przewodniczący. Połączone komisje na wspólnym posiedzeniu, również tak jak i komisja rewizyjna, zaopiniowały obydwa projekty uchwał pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącym. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Tak jak powiedziałem, będzie to uchwała numer 3/22/18. Bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie imiennego głosowania. Krzysztof Bartuś. Bukowski Wiesław. Za. Bukowa Jedynaga Agnieszka. Za. Doskocz Zdzisław. Jestem za. Fujarowicz Marcin. Jestem za. Kierepka Jacek. Jestem za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Jerzy Mazur. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Serdzda Bogdan. Za. Syk Tomasz. Jestem za. Urban Bogusław. Jestem za. Więcław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za.
Również za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie 9 mamy również upoważnienie Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystawienia weksla in blanco, a dotyczy to scalania gruntu wsi Sienów. Weksel na kwotę 10 808 666 zł. Są pytania? Nie ma. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Bartoś Krzysztof. Jestem za. Bukowski Wiesław. Za. Bukowa Jelena Agnieszka. Za. Dostkosz Zdzisław. Jestem za. Fujarowicz Marcin. Jestem za. Kierepka Jacek. Za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Serdza Bogdan. Za. Syk Tomasz. Jestem za. Urban Bogusław. Jestem za. Więcław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za. Za głosowało 16 radnych na 16 obecnych, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie 10 mamy projekt uchwały w sprawie desygnowania na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Przeworskich. Czy są pytania w tym zakresie? Do tej pory występował starosta, w związku z czym dobrze by było, żeby dalej starosta był przedstawicielem. Nie ma pytań. Będzie to uchwała numer 3/24/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 grudnia w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich. Rada Powiatu Przeworskiego uchwala w paragrafie pierwszym: desygnuje delegata Powiatu Przeworskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w osobie Bogusława Urbana. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przeworskiego i traci moc uchwała z dnia 20 marca 2007 roku. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Przystępujemy do głosowania. Krzysztof Wanski. Jestem za. Bukowski Wiesław. Za. Bukowa Jedyna Agnieszka. Za. Dostkosz Zdzisław. Jestem za. Fujarowicz Marcin. Za. Kierepka Jacek. Za. Kubowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Serdza Bogdan. Za. Syk Tomasz. Jestem za. Urban Bogusław. Za. Wiesław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za. Na 16 radnych za podjęciem uchwały głosowało 16, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie 11 porządku dzisiejszej sesji mamy podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Przeworskiego do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan starosta. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, chciałbym zgłosić kandydaturę pana Wiesława Bukowskiego. Pan Wiesław Bukowski wcześniej pracował w komisji, w tej samej komisji, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, i daję gwarancję, że się na tym zna, chociażby z jego poprzedniej pracy. Dziękuję bardzo. Są inne kandydatury?
pan starosta. Jak nie ma, to jeszcze raz będę spróbował zgłosić kogoś. Bardzo bym chciał zgłosić pana Józefa Więcława do prac tej komisji. Mam nadzieję, że to da możliwość również pracy panu radnemu. Dziękuję bardzo. Nie ma innych zgłoszeń. Zapytam pana Wiesława Bukowskiego, czy wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy pan radny Józef Więcław wyraża zgodę? Nie, bardzo dziękuję za propozycję. 16 lat pracowałem już w tej komisji, może teraz mamy szansę komuś. A może są chętni? Nie ma ani chętnych na drugiego przedstawiciela, w związku z czym uważam, że taka jest wola Rady. Będzie to uchwała nr 3/25/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Przeworskiego do prac komisji. A może Krzysztof Bartuś? Bezpieczeństwo, drogi, to się wiąże. Wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Podejmę się zadań dodatkowych. Bardzo proszę o odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 3/25/18 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Przeworskiego do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Rada Powiatu Przeworskiego na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym uchwali. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Przeworskiego deleguje do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku następujących radnych. Radny Wiesław Bułkowski, radny Krzysztof Bartuś. Paragraf 2. Wykonanie powierza się staroście. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Krzysztof Bartuś. Jestem za. Bułkowski Wiesław. Za. Bukowa Jedynak Agnieszka. Za. Dostoń Zdzisław. Jestem za. Jarowicz Marcin. Jestem za. Kierewka Jacek. Jestem za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Popper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Serda Bogdan. Za. Syk Tomasz. Jestem za. Urban Bogusław. Jestem za. Wiesław Józef. Jestem za. Brzuch Mieczysław. Jestem za. Również na 16 radnych, za było 16, uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie 12 mamy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim i wyrażenia zgody na jego realizację. Nie ma pytań? Bardzo proszę. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, akurat nie ma pana dyrektora zabójstwa. Jest. Mam przyjemność pracować w Radzie Rynku Pracy i
I myślałem, przepraszam panie dyrektorze, bo nie zauważyłem, że pan jest, bo pewnie pan może chciał to powiedzieć. To tylko potwierdza, że nasz urząd pracy bardzo dobrze działa i prężnie działa, bo są to dodatkowe środki, które cały czas pozyskuje. Także nasze obrady, które są prowadzone, zawsze mamy przyjemność przyjmować jakieś, opiniować jakieś dodatkowe środki, które trafiają do naszego powiatu. Także cieszymy się z tego i oby takich uchwał jak ta tutaj było jak najwięcej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu radnemu. Szanowni państwo, będzie to uchwała nr 3/26/18 Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim i wyrażenia zgody na jego realizację. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Bartuś Krzysztof. Jestem za. Bukowski Wiesław. Za. Żukowa Jedyna Agnieszka. Za. Dobko Zdzisław. Jestem za. Ujarowicz Marcin. Jestem za. Kierewka Jacek. Jestem za. Jołowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Cepda Bogdan. Za. Syk Tomasz. Jestem za. Urban Bogusław. Jestem za. Wiesław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysto. Jestem za. Szesnastu radnych było za. W związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. W punkcie 13 porządku mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2018. Czy pani skarbnik? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Jak już pan starosta wspomniał, jest to uchwała czyszcząca i dodam, że wszystkie środki, które są tutaj będą wprowadzane po zwiększeniu dochodów. Są one już na koncie i w niektórych momentach były zrealizowane ponad plan. W związku z tym jest to tak jakby urealnienie planu. I tak w gospodarce nieruchomościami, w gospodarce mieszkaniowej wprowadzone jest 42 831 zł. I taką główną większą kwotą jest 35 tysięcy najmu i dzierżawy. Tutaj jest w budynku Jagiellońska, Lwowska i Słudziańska. Natomiast 0,87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7,400 są to środki ze sprzedaży złomu po szklarniach i muzeum. Działalność usługowa 200 zł, administracja publiczna 2000, to jest wpływy ze sprzedaży dziennika budowy. Różne rozliczenia 55 201. I tak rezerwa subwencji oświatowej 6241 są to środki na wypłatę zwalnianym nauczycielom. Kwota wnioskowana była około 40 tysięcy, wpłynęło tyle. Uzupełnienie subwencji ogólnej 21 831 zł. Różne rozliczenia 27 129 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4129 zł. To jest taki nowy dochód, który mamy od 2014 roku od PGNiG w związku z wydobyciem gazu na terenie powiatu. Odsetki 23 tysiące zwiększamy. W sumie odsetek będzie około 100 tysięcy, ponieważ były lokowane środki i troszeczkę tych wniosków płynęło. Oświata i wychowanie 49 468 36, są to środki z projektu Erasmus realizowane przez zespół szkół w Kańczudze. One są i po dochodach i po wydatkach. Pomoc społeczna 1942 zł, jest to 2,5% z PFRON. Obsługą PFRON-u zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W związku z tym kwota ta pojawi się po wydatkach w tamtym rozdziale. Rodzina 1 817 zł.
ten dział będzie się pojawiał praktycznie na każdej sesji, ponieważ to jest związane z ruchem dzieci i w rodzinach zastępczych, i w placówkach opiekuńczych. W związku z tym będzie i po zmniejszeniu dochodów, i po zwiększeniu podobna sytuacja jest w wydatkach. Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszamy dochody o kwotę 90 tysięcy. Tutaj jest zmniejszenie, były planowane do sprzedaży działki, które po ogłoszonych przetargach nikt nie płacił wadiów. W związku z tym ściągamy z dochodów, aby nie tworzyć fikcyjnego planu. Działka była po POZK i na skrzyżowaniu cukrowniane z ulicą Bębenka. Zmniejsza się też dochody związane z, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 tysięcy, ponieważ są nie wszyscy za użytkowanie wieczyste płacą. To są dochody 2,5% odpłat za, 2,5% odpłat za użytkowanie wieczyste. Mamy sprawy u komornika i sądowe dochodzenie tych należności. Działalność usługowa 1000 zł jest zmniejszenie i rodzina, jak wspomniałam, tutaj jest zmniejszenie 49 054 zł. To jest związane z ruchem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zwiększenie wydatków w dziale administracja publiczna 61 831 i tak zakup materiałów wyposażenia 40 000 to jest na zakup tablic rejestracyjnych, ponieważ te dochody, tak te wydatki różnie się kształtują, raz jest więcej, raz mniej, no trudno jest to zaplanować. I tutaj się pojawiła ta kwota 21 831 zł. Te środki nie zostaną wykorzystane, przejdą na rok ubiegły. Oświata i wychowanie, ta rezerwa subwencji oświatowej 6241 do zespołu szkół zawodowych i zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych. Jest tutaj też przeniesienie między szkołą a internatem w zespole szkół w Zarzeczu na kwotę 8092 zł. Tak jak wspomniałam, 49 468 36 jest to zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu Erasmus. Pomoc społeczna 1942 zł za obsługę PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i rodzina, ruch dzieci w placówkach 8417 zł. I zmniejszenie wydatków jest zakup usług pozostałych 58 940 jest zmniejszenie na te tam na te paragrafy, gdzie brakuje. Plan mieliśmy 117, także jeszcze pieniążki, tam jeszcze część środków przejdzie na przyszły rok. Edukacyjna opieka wychowawcza 8092 i rodzina 49 054. Okay. Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna umówiła zmiany w budżecie powiatu przewodzkiego na rok 2018 i wydała pozytywną opinię. Bardzo proszę. Połączone komisje również zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącym. Są uwagi, pytania? Nie mam. Myślę, że pani skarbnik punkt po punkcie przedstawiła szczegółowo zapisy projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego. Będzie to uchwała numer 3/27/18 Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2018. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Przystępujemy do głosowania. Bartuś Krzysztof. Jestem za. Bukowski Wiesław. Za. Bukowa Jedynak Agnieszka. Za. Doskocz Zdzisław. Jestem za. Kujarowicz Marcin. Jestem za. Kierepka Jacek. Jestem za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Serda Bogdan. Za. Syk Tomasz. Jestem za. Urban Bogusław. Jestem za. Więcław Józef. Jestem za. Żuk Mieczysław. Jestem za.
Również zagłosowało 16 radnych na stan 16, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. I ostatnia z serii uchwał to będzie w punkcie 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Czy są uwagi? Nie widzę. Będzie to uchwała numer 3/28/18 Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie zmiany uchwały numer 7/50/15 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Rada Powiatu Przeworskiego uchwala paragraf pierwszy uchwały z dnia 28 sierpnia 2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wprowadza się zmianę w paragrafie pierwszym. Paragraf pierwszy ustęp 8 otrzymuje brzmienie: pan Leszek Kisiel, przedstawiciel Rady Miasta Przeworska. Paragraf 2. Wykonanie powierza się zarządowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa, przepraszam bardzo, proszę o przeprowadzenie głosowania. Przystępujemy do głosowania. Krzysztof Bartuś. Jestem za. Bukowski Wiesław. Za. Bukowa Jedynaga Agnieszka. Za. Doskoś Zdzisław. Jestem za. Fujarowicz Marcin. Za. Kierepka Jacek. Jestem za. Kiełbowicz Tadeusz. Za. Koper Zenon. Za. Kubicki Wiesław. Jestem za. Mazur Jerzy. Jestem za. Pieniążek Jacek. Jestem za. Sebzda Bogdan. Za. Syk Tomasz. Jestem za. Urban Bogusław. Za. Więcław Józef. Jestem za. Brzuk Mieczysław. Jestem za. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję wszystkim państwu radnym za tą jednomyślność przy podejmowaniu dzisiaj uchwał. W punkcie 15 mamy interpelacje i zapytania radnych. W punkcie 16 mamy wnioski i oświadczenia. W punkcie 17 zakończenie sesji. Szanowni państwo radni i obecni tutaj zaproszeni goście, w związku z tym, że jest to ostatnia sesja 2018 roku, chciałbym wszystkim państwu złożyć jak najlepsze życzenia spełnienia marzeń, dużo zdrowia w nadchodzącym roku i samych miłych chwil w gronie rodzinnym, a sukcesów w pracy zawodowej. Wszystkiego najlepszego. Zatem jak nie ma więcej pytań, zamykam obrady trzeciej sesji Rady Powiatu Przeworskiego, szóstej kadencji. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję naszej telewizji, która tak sprawnie nas obsługuje. Myślę, że ta współpraca będzie dłuższa i trwalsza. Dziękuję wszystkim za obecność. Tak, jeszcze jedna. Czekaj, Kasia jeszcze jedna.